teraz chciałbym parę minut takiej głębokiej naszej refleksji. Otóż, jaki był ten rok akademicki, który dzisiaj musimy podsumować? Musimy po prostu, bo zajęcia się skończyły. Tym czwartym rokiem naszej działalności Sąd Rejestracyjny w Poznaniu 5 czerwca 2007 roku zatwierdził, a właściwie przyjął naszą propozycję istnienia naszego stowarzyszenia Uniwersytet III wieku Rosyjsko-Polski. Pamiętamy, że 28 września ubiegłego roku spotkaliśmy się na ogólnym zgromadzeniu członków i dokonaliśmy zmian w statucie, jako że zgodnie z nową ustawą o porządku publicznym, wolontariacie, taka potrzeba zaistniała. 8 października 2010 roku przeżyliśmy w atmosferze Chopina inaugurację roku akademickiego 2010-2011. Było nas wtedy 316, a dzisiaj też o tym powiemy, kiedy będziemy wręczać certyfikaty. Przeżyliśmy pierwszy semestr i drugi semestr. Zakończyliśmy nasze zajęcia, proszę Państwa, w 24 sekcjach tematycznych, mówiąc prostym językiem, w 24 klasach. Mieliśmy 6 zajęć dodatkowych, czyli już razem 30 klas, 2 koła zainteresowań, żywe słowo i plastyczne talenty. Uczestniczyliśmy w 8 wykładach na temat Chopina, harcerstwa. Byliśmy na Skradze, byliśmy także na Wyspie Wielkanocnej, a co ważne, promowaliśmy zdrowie, no i samouzdrawiającą osobowość. Niestety frekwencja nowości pozaprogramowa. Uczestniczyliśmy w tak zwanych wycieczkach okolicznościowych, pierwszej Andrzejkowej w Gnieźnie. To było 26-27 listopada. A teraz w październiku pojedziemy do zaprzyjaźnionego również Uniwersytetu w Żywcu. W roku 2012 zorganizuję wyjazd na wycieczkę do Uniwersytetu w Warszawie. 21 stycznia byliśmy na balu karnawału w Perle, a potem był wyjazd do Wrocławia na spektakl operowy. W dniach 11 i 12 lutego uczestniczyłem w pierwszym forum Wielkopolskich Uniwersytetów w Lesznie. No i proszę Państwa, drugie forum, już naprawdę takie robocze i z prawdziwego zdarzenia, odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie to 28-29 lutego przyszłego roku. Liczę na pomoc władz samorządowych miasta i powiatu ostrowskiego, a patronat medialny obrał nasz obiekt. Proszę Państwa, i to jest nasz pierwszy sukces poza organizacyjny. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EŁ pozytywnie doceniło naszą działalność, naszego uniwersytetu i znaleźliśmy się, proszę Państwa, w piątce uniwersytetów w Polsce i dlatego możemy takie spotkanie zorganizować. Jest to oczywiście nasz wspólny sukces. 3 marca w ramach plebiscytu Gazety Ostrowskiej otrzymaliśmy nominację, a potem uznanie jako wydarzenie roku 2010. 10 marca uczestniczyliśmy z okazji Dnia Kobiet w spektaklu Spóźniona Miłość, czyli wyznanie starego Belfra. I wreszcie 7 marca rozpoczęliśmy wzmagania, a właściwie realizację zadań Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Najpierw
Wodolanowie spotkaliśmy się z panią Ewą Dziupką, burmistrz, i tam określiliśmy sobie nasze zadania do realizacji. Wycieczki rowerowe i samochodowe, wycieczki rowerowe dwudniowe, plener plastyczny, a przede wszystkim bardzo udane, zdaniem państwa, wycieczki po Ostrowie z prezydentem miasta Jarosławem Urbaniakiem. Mieliśmy spotkanie w muzeum z panem dyrektorem Witoldem Banachem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzejem Raczykiem, który wtedy był i do nas przyszedł jako naczelnik Wydziału Kultury. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizowaliśmy zadanie z Melpomeną i nie tylko na tym. I proszę państwa, to jest nasz drugi sukces. Nie dość, że zespół Żywego Słowa wygrał, co mógł wygrać, jeśli chodzi o Juwenalia w Warszawie, które odbyły się 20-21 maja, to proszę państwa, na festiwalu, na senior festiwalu mieliśmy aż 65 wykonawców. I dlatego chciałem prosić pana prezydenta, aby w przyszłym roku wprowadził do kalendarza kulturalnego naszego miasta ów senior festiwal, abyśmy mogli uczestniczyć nie tylko jako widzowie, ale przede wszystkim jako twórcy. W OCEK-u, a także w klubie nauczyciela byli sami artyści. I nie tylko z naszego uniwersytetu, bo także i z Rzeszowa, a także przedstawiciel Poczdanu, czyli już prawie wychodzimy poza granicę. I marzy mi się, panie prezydencie, aby 14 i 15 czerwca przyszłego roku właśnie w Ostrowskim Domu Kultury odbył się senior festiwal, a potem 16 jubileuszowe spotkanie z okazji 5-lecia naszego uniwersytetu. Prosimy panie prezydencie o wzięcie tej propozycji naszej pod uwagę. Jutro, proszę państwa, zespół wyjeżdża do Międzychodu. Mam nadzieję, że znowu coś przywiezie. Dodam, że z Warszawy przywiózł szafę pancerną. Co jutro przywiezie, zobaczymy, i dlatego dzisiaj nasze spotkanie nie może trwać dłużej niż do godziny 21:56. Jako że o 5 rano już wyjeżdżamy. I na koniec, proszę państwa, taka refleksja. To, że jesteśmy zauważani nie tylko w naszym mieście, powiecie, ale także w kraju, to dzięki temu, że realizujemy dużo różnych projektów. I jesteśmy uczestnikami różnych konferencji. Między innymi przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w krajowej konferencji w Warszawie, a właściwie w Konstancinie, gdzie dowiedzieli się bardzo dużo, jeśli chodzi o perspektywę rozwoju uniwersytetów, szczególnie w roku przyszłym, jako że Senat, już wiemy to, ogłosi rok 2012 rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeśli wykonaliście zadanie, te, o którym mówiliśmy na inauguracji roku akademickiego, uczęszczanie systematyczne na zajęcia, a także działalność i praca na rzecz naszego uniwersytetu, no i oczywiście wszyscy opłacili odpowiednią składkę, to otrzymacie dzisiaj państwo certyfikat, który należy oprawić, pokazać wnukom, co będzie świadczyło o tym, że rok akademicki jest zaliczony pozytywnie. W przyszłym roku będą certyfikaty już w kategoriach, w zależności ile lat kto studiuje. Będą srebrne, złote i diamentowe. A zatem przyszły rok, rok jubileuszu, będzie rokiem wytężonej pracy i rywalizacji, ale zdrowej rywalizacji, a póki co zapomnimy na chwilę o zajęciach i zajmijmy się wręczaniem owych certyfikatów i podziękowań. Dziękuję.
we wrześniu, a komunikaty dzisiaj jeszcze będą. Bardzo proszę pana doktora o wręczenie certyfikatu. Rok akademicki 2010-2011 ogłaszam za zakończony.